Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, o 20 dzisiaj, w piątek, 4 marca, prowadzę live charytatywny na rzecz pomocy Ukrainie. Pomoc humanitarna. Zapraszam serdecznie. Będziemy grać ze sobą partie. Na licze, prawdopodobnie To wszystko na live będzie wiadomo e, I e, będziemy też rozmawiać Q&A, jeżeli macie jakieś pytania Proszę przygotować e, Śmiało, e, więc zapraszam o 20:00 No i teraz przedstawię wam Partię, która No właśnie, jest przede wszystkim piękna Grał ją ukraiński arcymistrz Wasilij Iwańczuk e, No uwielbiany przeze mnie Geniusz szechowy, który niestety nie był nigdy mistrzem świata Wiadomo też jaka sytuacja się teraz dzieje na świecie i na Ukrainie. No, nie jest dobrze oczywiście, ale robimy co możemy. Także w tej sytuacji też chciałbym powiedzieć, że Serii Karjakin nie był moim ulubionym szachistą i to się. To się potwierdziło. No, mówiąc wprost, jest zdrajcą, bym tak powiedział. FIDE zabroniło mu grać w turniejach za to, że popiera obecną sytuację, całą tę inwazję. Okropne rzeczy. No i mówiąc wprost, kawał z niego, no właśnie, kawał złego człowieka. Tak się delikatnie wyrażę. Nie chcę o ludziach mówić źle, ale w tym wypadku. Z czystym sumieniem to mówię, także więcej zapraszam do internetu, jeżeli chcecie o tym poczytać, bo nie chciałbym tutaj, żeby to był główny temat, ale napomknąć, że szachista takiego formatu niestety jest, jaki jest i co z tym zrobić. Jeszcze tylko powiem, że Sergii Kariakin urodził się na Ukrainie i 19 lat mieszkał w tym kraju, potem zmienił obywatelstwo na rosyjskie i tam mieszka. No i wiadomo, to się wszystko tam potoczyło. Och, po prostu aż mnie ściska. No dobra. Ale przejdźmy teraz do partii, która uważam, że jest piękna. Zajmijmy się aspektem szachowym. Iwanczuk rozpoczął ruchem E4. Od razu mówię, że jest to ostatnia partia, którą analizuje e, Siergieja Karyakina na moim kanale. Nigdy więcej go e, nie pokażę. Aczkolwiek miałem kilka partii na kanale, ale nie będę ich usuwał ze względów e, po prostu takich edukacyjnych. No bo mm, i tyle. Dobra, jedziemy dalej. E, posunięcie C5, skoczek na F3, D6. D4, bicie, bicie, czyli sycylijska, skoczek na F6 z atakiem skoczek C3 z obroną, A6 wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej ostry wariant, ciekawy i bardzo, bardzo waleczny bym powiedział tutaj goniec zagrywa na C4 w stylu trochę Roberta Fischera posunięcie E6 i goniec B3 Fischer właśnie często zagrywał goniec C4 goniec B3 i to się fajnie kalkulowało ten goniec tutaj miał ekstra diagonalę po której mógł sobie uderzyć, no diagonala to przekątna, tak przy okazji, dobra, bo Niektórzy ludzie zarzucają w komentarzach, ale nieistotne, idziemy e, dalej, e, B5, ja tu się za bardzo chcę rozwlekać, musicie mnie temperować, żeby konkretnie tutaj gadać. E, posunięcie B5 i w tej sytuacji Goniec zagrał na G5, czyli związanie, to jest wszystko w porządku, goniec E7, teoria, Hetman F3. No i taki ciekawy ruch, zauważmy, że jak zagramy sobie E5, to czasami atakujemy, znaczy czasami, no po prostu atakujemy i przy okazji atakujemy wieżę na A8, więc pułapki tutaj są już zastawiane i Hetman zagrywa na C7. No właśnie, niby te E5 już teraz grozi i zostało zagrane, nic tu się złego nie dzieje, dlatego że są ruchy w szachach, Trącone. I goniec B7 atakuje od razu Hetmana. Silniejsza figura musi uciekać, ale wtrącenie za wtrącenie, proszę bardzo. Pionek zbija na D6. Jak najbardziej możliwe posunięcie. Zauważmy, że jest atak na Hetmana, więc zbicie tego Hetmana jest bez sensu, bo my zbijamy na C7, atakując jeszcze tutaj figurę na B8 i atakujemy figurę na F3. A jak Goniec by zbił i atakował wieżę, wieża G1, atakujemy cały czas Gońca. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. To jest tylko taktyka, liczenie wariantów i jedziemy dalej. Goniec zbił na D6 i Hetman E3. Hetman w centrum się ustawił i goniec zagrywa na C5 wiąże tutaj tego skoczka. I długa rozszada ze strony Iwanczuka. Skoczek na C6. Bardzo dobrze tutaj zaczyna skoczek działać i uderzać w skoczka D4. Lecz Iwanczuk, moi drodzy, w tej sytuacji zagrał no, niepotyczne posunięcie. Naprawdę coś wspaniałego, co się w szachach może wydarzyć. Otóż to, co wszyscy lubimy, czyli poświęcenia. I jest to posunięcie Hetman E6. Ja wiem, że partia jest dosyć znana i większość osób y, ma, ma, mam nadzieję, że większość osób widziała tę partię. Ona jest y, naprawdę widowiskowa. Hetman E6, w ogóle tak po pionka, o co chodzi? Patrzcie. Tutaj pionek zbija na E6 i skoczek zbija na E6. Hetman y, poświęcił się za dwa pionki. Ale nie do końca to są tylko dwa pionki, to jest jeszcze totalny paraliż czarnego króla, co jest najważniejsze w tej sytuacji. I przy okazji są widełki, jak widzimy, i otwarte linie, które są bardzo groźne i każda figura jest w natarciu. To jest istotne, skoczek również ma pole do centrum za moment. No robi się groźniej. I teraz Hetman zagrał na e5. Jeżeli Hetman zagrałby na przykład na E7, to byśmy wzmocnili tutaj atak poprzez wieża Hana E1 i byśmy bardzo mocno tego króla tutaj dręczyli. I ciężko powiedzieć, jak tu się należałoby zachować w tej sytuacji. Otóż, no, przejdźmy do pozycji z partii. Hetman zagrał na E5. I Wanczuk w tym momencie mógłby jak najbardziej zagrać wieżą na 1. Byłoby bardzo podobnie. A wiadomo, że Hetman więcej. Dwa piony to jest ogromna przewaga, ale jednak pozycja też jest ważna. I skoczek zbił na G7. Król no nie może iść wiadomo w lewo. Musi iść sobie na F8. Tym razem F8 może nie jest jakimś, no, jedynym w zasadzie posunięciem. Skoczek zagrywa na E6, Król F7. I teraz zauważmy, że możemy zbić i tutaj z szachem, potem odbić tutaj gońca, i to już się robi bardzo niebezpiecznie. Lecz Iwanczuk zgrywa wieżą na E1 wzmacnia. Tutaj jest to związanie bardzo, bardzo, bardzo groźne. W tej sytuacji, jak należałoby grać? W partii Hetman zbił na E1, nie ma za dużego wyboru, nie ma dobrych odejść. Hetmanem zwyczajnie nie ma dobrych odejść, gdyż tam się robi bardzo gorąco dla króla. No ale na przykład, jakby Goniec zbił na F2, to taka chyba najlepsza kontynuacja dla czarnych. Tutaj po wybiciu Hetmana skoczek by wybił. Skoczek dałby szacha podwójnego, zauważmy, więc król musiałby zejść na za z atakiem na gońca, więc wtrącony ruch z atakiem, również na E5, wszystko liczymy, król zbija, skoczek zbija i ta pozycja jest równa według silnika, ale z praktycznego punktu widzenia wydaje mi się, że nawet jak białe mają jakość mniej w tej sytuacji i dwa pionki za tę jakość, król nadal sobie tutaj lata w centrum, to tutaj białe mają praktyczne szanse po prostu, żeby sobie dać radę w tej sytuacji. Jak poszło w partii? Otóż Hetman zbił na a 1 wieża zbiła. E, przepraszam, najmocniej. Wieża nie zbiła. Nie, nie, nie. Mój błąd. Najpierw następuje wtrącenie. To jest bardzo ważne. Szach, zdjęcie gońca. Istotna sprawa. E, król zagrywa na G6. No i wieża zbija Hetmana, rzecz jasna. Król na G5 i skoczek na końcu na B7. No trochę trzeba się naliczyć w tej sytuacji. Podsumowując te pozycje. Jakość mniej, ale trzy pionki więcej po stronie białych. To jest ogromna przewaga. I śmiało można powiedzieć, że partia no jest wygrana dla białych, tylko trzeba to dowieść technicznie. Jak to się dalej toczyło? Skoczek D4 z próbą wzięcia gońca silnej figury, ale białe sobie nic z tego nie robią. Skoczek D6. E, nawet wymiany tu są teraz dobre dla białych, ze względu na dużą ilość pionków. Wieża Hana F8. Posunięcie F3 posunięcie B4, skoczek z C E4, wymiana, dosyć prosta rzecz, wieża wybija, skoczek na B3, AB, posunięcie A5, no i znowu mamy końcówkę, już taką uproszczoną bardzo, e, przypominam, dwa pionki, trzy pionki więcej dają jednak tę przewagę, e, ale żeby wygrać taką partię białymi, to trzeba też posiadać pewne umiejętności, nawet bardzo wysokie bym powiedział, jednak technika gry tutaj jest bardzo e, wskazana, jeżeli jest dobra, dobra, masło maślane, jedziemy dalej, wieża G4 z szachem, Thank okay. you. król e6, skoczek e4, nie zagłębiam się za bardzo, jaki ruch by był tutaj najlepszy w danej pozycji, to co gra Iwańczuk w tym momencie, no to jest dobra, to jest dobra linia, cały czas dobre posunięcia tutaj wykonują białe wieża h4, wiadomo, na pionka, żadnej filozofii nie ma, a4, no to wymiana, wymiana, król jest tutaj względnie bezpieczny, skoczek c5 bardzo fajne posunięcie, zobaczcie, wieża się przygląda pionkowi skoczek blokuje b3, tutaj zawsze jak król zagra na d2, to skoczek na d3 się broni po ewentualnym szafie. Od wieży, więc to są też ruchy fajnie przemyślane. No i szach na A1, Król D2, wieża G8 za takim napionka i Wańczuk spokojnie. G3 wszystko tutaj zabezpiecza, to jest bardzo ważne, żeby nie dać przeciwnikowi żadnych szans. Wieża F1, Król E2, cyk, wieża B1 i wieża zbiła na B4. No cztery piony więcej, no to już chyba mówi samo za siebie. Król na D5 nastąpiło, skoczek E4. Chociaż mi się bardzo podoba ruch skoczek D3, który wszystko trzyma, ale koniec 4 tutaj też jest niezły. Grożą widełki na F6, dlatego też pewnie król ucieka na C6. Wieża H4 teraz nastąpiło. O, właśnie, widzimy teraz sens skoczka w centrum, który jest ustawiony jeszcze wyżej, i obrona punktu G3. Pionek H4 broni się sam. Tutaj widzimy, wszystko dobrze działa. Wieża H1 prawdopodobnie chce męczyć króla. No niewinny szach, król B6. Tutaj B4 nastąpiło. Wieża D8. Dosyć szybko przestawiam, bo to są dosyć łatwe ruchy. Zobacz, zobaczcie realizację przewagi biały. Wieża zagrywa na 8 tam czarne szukają jakiejś aktywności, ale oczywiście Iwanczuk na spokojnie. Zobaczcie posunięcie C3, czyli wzmocnienie. Ten W ogóle układ dwóch pionków i wieży to jest taki charakterystyczny, mocny układ, niemalże nie do przebicia. Wieża A2 szach, król E3, wieża dała szacha na 1, król F4. Widzimy, król się pięknie schował tutaj wśród swoich pionków, pośród swoich pionków i to się dobrze trzyma. Wieża F1, w sumie już nie wiadomo po co, wieża H5. Kolejny pionek do wzięcia, wieża A8 tej sytuacji. Tutaj jeszcze szach za darmo. Król B5, Skoczek D6. Zauważmy, że Skoczek nie daje żadnych szans na jakąkolwiek aktywność Królowi na C4. Bardzo ważna, bardzo ważna sprawa. I teraz wieża spokojnie zbije na H7. Król na B3. Wieża C7 znowu bronimy, czyli wszystkie pionki zostały pozbijane. Wieża D8, Skoczek F5. Bardzo ładny ruch zasłaniający tutaj króla po linii F. Wszystko się broni w tej pozycji. Czarne poddały partię i słusznie, bo jest totalnie przegrana. Więc myślę, że partia bardzo fajna, może się podobać. Ja wiem, że dzisiaj analizka była dosyć powierzchowna, ale myślę, że to nie jest teraz najważniejsze. Dzięki serdecznie za uwagę. Jeszcze raz zapraszam na live'a. A już w komentarzu i w opisie filmu znajdziecie link na się pomaga. Można wpłacać drobne kwoty na pomoc Ukrainie. Dzięki serdecznie, pozdrawiam i trzymajcie się ciepło. Cześć!